Arr. Tutaj miało być pomysłowe intro. Miałem wziąć kulona, Miałem pożyczyć nawet psy od znajomych, żeby zrobić, tak, ha, ha. bo film omawiamy to Ozi, szybki wściekły czy jakiś tam, więc pomyślałem, będzie zabawnie i tak dalej, ale nie. tym, jak to obejrzałem, jak mnie to wkurzyło, powiedziałem, żadnych takich rzeczy. Gadanie do kamery, moje wkurzanie się, moja nienawiść i tyle. Zatem szybko zabieramy się, ruszamy do tej najgorszej animacji, zanim zniszczę kamera, bo popęka po prostu od mojego, z, mojej żyły wielgachnej, która gdzieś tutaj wyskoczyła. Arr. Twój nowy dom. To jedna wielka pomyłka! Ty sam jesteś jedną wielką pomyłką. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy chce połączenia filmu Skazanie na Shawshank, Leworęczny look, Longest Yard, czyli jak wykliwać klawisza, tych wszystkich filmów o tym, co się dzieje w więzieniu, ale gdzie trafia się jeden dobry ziomek i on na przykład robi, i jeszcze dodajemy wielką ucieczkę z Sylwestrem Stallone w roli e, golkipera. Jezus Maria, to może być najlepszy film ever, jeżeli łączymy wszystkie te wątki, tą narrację, ucieczkę z więzienia, wyścigi złego dyrektora więzienia, dobrego jakiegoś starego pierdla, który tam coś pomaga. Wow! To musi być genialne! Gdyby nagle ktoś powiedział, słuchaj, słuchaj, dobra, dobra, to my robimy taki film, ale wiesz co? On będzie cały zwierzęcy i to będą psy w więzieniu, a nie ludzie. Okej. Okay. Wciąż macie moją uwagę? No dobra, psi świat. Nie takie rzeczy się robiło. Dobra, animacja, folwark zwierzęcy, George Orwell porówna. Spoko. Ale jakbym nagle usłyszał jeszcze, to nie będzie tylko zwierzęcy świat. Bo będą ludzie, którzy gadają sobie i którzy zarządzają tym zwięzieniem, ale nie zarządzają w ogóle. To już bym trochę nie ufał. I właśnie taki jest Ozzy. Jakimś cudem. Ktoś wpadł na pomysł, weźmiemy filmy więzienne i zrobimy z tego opowieść przoludzką. Tyle, że chyba ktoś zapomniał pomyśleć, że jednak film powinien mieć jakąś fabułę i sama kradzież scen z lepszych filmów przy beznadziejnej animacji, braku motywacji, o chydnym, naprawdę ohydnym tempie, nie da ci dobrego filmu. Da ci za to. What the fuck doświadczenie, gdzie ja co chwilę w moich notatkach miałem 30 znaków zapytania, co tu się kurde dzieje! What the hell? Od czego mam zacząć? Od poziomu animacji? Że oglądamy psy, które mają ludzkie, piękne zęby, które jak się uśmiechają, widzisz, tą szczękę taką ludzką, rrr, że większość tych animacji jest taka, że na przykład psów mamy sporo, ale każdy z tych psów wygląda prawie tak samo, poza piątką bodajże, która musi wyglądać ten Ozzie, stary jakiś sznaucerek, Bernardyn i coś tam jeszcze i cała reszta to jest prawie wszystkie takie owczarkowo-dobermanowe, które chodzą w ogóle czasami tak, że nie zginają kolan, tych kolan tutaj łokci i to jest tak. Like, o Jezus Maria! Ale dobra, wiecie, pamiętamy. Najgorsze animacje nie zaczynają się od tego, że to są najgorsze animacje. Pół biedy, że ktoś nie umie zrobić animacji. No nie ma pieniędzy, może. Ja jestem człowiek naprawdę. Serducho mam otwarte. Ochytstwo obejrzę, jak ma fajny pomysł. Wspieram. Tu ważniejsze jest to, co zrobiliśmy z fabułą. Witaj w Blue Creek, prawdziwym Blue Creek. Zaczyna się film, i masz psa uciekającego ze domu, z podwóreczką od swoich cudownych rodziców. Wszyscy się śmiejemy. Nagle takie, że on prawie wpada pod samochód. I nagle taka czarna plansza miesiąc wcześniej. I wiecie o co chodzi? Takie zagrywki w filmie wyglądają w ten sposób, że dostajesz coś, co będzie, ten począteczek, jest tylko po to, żeby cię wprowadzić do tego, co będzie na samym końcu. Z reguły to się robi tak, że mamy na przykład uciekającą postać, nagle jest stop klatka. a pewnie zastanawiacie się, jak znalazłem się w tym momencie. No i opowiem wam w tym filmie. I film sobie leci i dopiero na końcu wracamy do tego punktu. Zatem tutaj mamy ucieczkę psa z domu, który. Przebiega przez kilka podwórek, prawie wpada pod samochód. Ucieczkę ze swojego domu od swoich właścicieli. Chociaż ja tego nie wiem jeszcze, więc dla mnie sugestia jest taka: aha, może on ucieka, bo to byli źli właściciele, i będzie szukał tych prawdziwych. Otóż bzdura, ponieważ ta, ten cały zabieg trwa może 5-10 minut, ponieważ dosłownie dostajemy miesiąc temu tam samo podwórko, ci sami właściciele i mamy 10 minut takiego intra troszeczkę, a ja jestem sobie pieskiem, uciekam, bawię się, ha, 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 a tutaj, gdy dowiaduję się, że mam trafić do psiego hotelu na miesiąc, to wtedy ja, ha, ha, niby uciekam, tyle, że znowu nie uciekam, bo nie wpada pod samochód, bo nic się nie dzieje i nie mamy jakiejś dramatycznej, że on teraz ucieka i będziemy cały film go gonić. Nie. Oni go znajdują, złapią i fabuła se leci dalej. To po uj było to całe miesiąc wcześniej. Ojeju, ucieka pies. To nie miało żadnego kompletnie sensu. Ale już w tych pierwszych 10 minutach dostajemy taką, taki festiwal, że bo dostajemy na przykład sytuację. Oczywiście mamy tą dziewczynkę, córeczkę, która jest tutaj, zajmuje się pieskiem, hi, 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 hi która z tym pieskiem robi wszystko, chociaż to też nie jest dobrze pokazane. I e, piesek ucieka, ponieważ rzucając frisbee, trafia w dach sąsiada, uderzając delikatnie w antenę. Ta antena. Wszystkie mocno przykręcone śruby pękają od malutkiego plastikowego frisbee. Antena spada, spada e, gdy koleś akurat kosi nową kosiarką. I on, uwaga, uwaga, ta antena spada. On patrzy na, na te dzieciaki i psa i mówi: Oż ty! I puszcza y, kosiarkę. I kosiarka bie, idzie, ze powolutku kosi. I on patrzy na te dzieciaki, patrzy na kosiarkę i patrzy na kosiarkę. I kosiarka zapierdziela, uderza w ścianę, uderza w coś tam, nic nie robi. Potem ta, ta kosiarka już uderza jedną, drugą, trzecią rzecz, uderza w końcu w dom i przez to ta e, satelitarna antena jeszcze bardziej spada i niszczy kosiarkę. I uwaga, uwaga, czyja to jest wina? To jest wina wszystko psa i dzieciaka i koleś musi zapłacić temu naszemu złemu sąsiadowi za wszystkie zniszczenia. Za kosiarkę, za nową antenę, za zniszczony dach. Mimo tego, że facet, wiesz, kosiarka se lata, on se stoi. I tu już od razu mamy. I uwaga, uwaga, kto utrzymuje za to karę? Karę utrzymuje za to mała dziewczynka, która na swoim podwórku rzucała sobie frisbee z psem, no i po prostu wyleciało to frisbee. Dostaje karę, nie może wychodzić z domu. I w tym momencie dowiadujemy się, że pies, który mieszka co prawda na ogródku jakimś tam, i w domu też, on nie może wyjść na spacer. Uwaga, uwaga, w ciągu pierwszych 10 minut dowiadujemy się, że ci właściciele krzywdzą swojego psa, ponieważ jeżeli dziecko nie wychodzi na spacer, to on też nie wychodzi, czyli nie ma się gdzie wysrać. No okej, okay, rozumiem, wysra się na swoim podwórku, tak, bo nie masz, wy też sracie do swojego łóżka. Uch. Mamy też takie że o, że pies Ozi, o Jezu moja, biedna córeczka nie może mnie tam wyprowadzić. To ja coś zrobię, wymyślę. I on nagle bierze, zakłada kask. Dziewczynka: "Hihi, hi, to ja wychodzę". I wskakują na deskorolkę i zjeżdżają. Haha, ha, bo tysiąc razy zjeżdżali po tej samej uliczce, ale nie wiadomo czemu nagle teraz aaa i wpadają w krzaki. I wracają i są cali czerwoni i w ogóle. Ja nie rozumiem o co chodzi, bo rodzice na nich patrzą dziwnie. E, ten pies też jest cały czerwony, bo w ujęciu animacyjnym nie ma nic, no wpadają w krzaki. Tyle, że nagle dowiadujemy się, że oni zostali pokąsani przez osy. Ani tam os animacji nie ma. Ani dźwięku os nikt nie dodał w postprodukcji. Tylko nagle widzimy dziewczynkę z czerwonymi... Czer... Po prostu, to wygląda jak zadrapania od drzewka. Tyle, że dostajemy w dialogu, o, pokąsały cię osy. I co to? Jaki tu... Wiecie, tu jakiś... ja szukam sensu. Czy to jest pokazane, że ten pies Oz jest nieodpowiedzialny, głupi, coś tam? i przez cały film będzie się uczył odpowiedzialności. Nie, to jest po prostu wstęp, ponieważ musimy dostać to, że nasi rodzice, uwaga, uwaga, są rysownikami, którzy wykorzystują Ozziego, żeby rysować komiksy i komiksy te się świetnie sprzedają, Zostali zaproszeni na konwent. Uwaga na konwent. Ja jestem człowiekiem, który jeździ na konwenty. Ten konwent trwa miesiąc Wyobrażacie sobie miesięczny konwent, San Diego trwa 4 dni maksymalnie, San Diego komikon największy na świecie, a tam jest miesiąc w Japonii i oni nie mogą zabrać pieska, więc jadą do hotelu i podpisują piękne e, przepisiki, cudowne, i oni będą wtedy szczęśliwi i wrócą za miesiąc odebrać psa. Poznaj krainę szczęścia Blue Creek! Takie luksusy dla psów? Gdzie mam podpisać? Oczywiście musi mieć pokazane wielgachny dwór, gdzie są te wszystkie niby psy trzymane w hotelu, mamy psich masażystów, mamy psią saunę, mamy Wsi specjalnych kucharzy zatrudnionych. To wszystko jest pokazywane, gdy nasza parka z dzieckiem i z psem obchodzą. I mamy na przykład taką scenę, która już mnie po prostu uderzyła w łeb. Bo mamy to, że oni gotują i pieką coś. Jest pokazane, no tym będą się żywić państwa pieski właśnie. Proszę spróbować. Ja tak. Jak was spróbować? I ci rodzice kroją i jedzą. A co? Ja... I tu już w ogóle mój mózg totalnie odpływa. Ale okej. Okay. Zaczyna się prawdziwa fabuła. Rodzice wyjechali, został nasz piesek, i dowiadujemy się, że szef tej firmy tak naprawdę wszystkie psy porywa, zabiera do więzienia, gdzie te psy. Uwaga, uwaga! Te psy są więźniami trzymanymi przez. E, przez inne psy. Nie ma żadnego człowieka w całym więzieniu. Nie ma żadnego człowieka. Całe więzienie jest zarządzane przez psy i jednocześnie to więzienie jest fabryką. Frisbee, które ten sam facet sprzedaje. Czyli facet zarabia na e, psach, które bierze do, jako hotel, daje je jako niewolników. I zarabia także na sprzedaży frisbee. Ale uwaga, uwaga, to jest jeden facet, który ma pracowników, którzy udają pracowników e, tego pięknego hotela, bo tam było ich z sześciu pokazanych. Mieliśmy masażystów, także może z ośmiu nawet. E, ma oczywiście kolecia, który zajmuje się tą obsługą. Ma ogromny ten piękną działę. Ma ogromne zbudowane więzienie gdzieś na zadupiu. Więc on musi pipę sudać dać, plus ja nie wierzę, że on nie, nie musi jeszcze płacić jakichś kar za to, że te zwierzątka mu umierają i jakimś cudem opłaca mu się kraść te e, zwierzęta plus jeszcze on wydaje pieniądze na reklamę i zarabia na sprzedaży frisbee sprzedaży frisbee, czyli opłaca mu się to wszystko zrobić utrzymać to wszystko, prąd, energia, e, e, podatki i tak dalej, by sprzedawać frisbee za 90 centów okej okay. I tutaj wkraczamy w Showtime Redemption, bo tak naprawdę na dobre 60 minut, mamy 20 minut filmu, znikają ludzie. I nagle pojawia się ten cały psi w cudzysłowie świat. Ale musimy spróbować zrozumieć. Mamy więzienie, prawda? Ogromne więzienie, gdzie mamy druty kolczaste, gdzie mamy wieżyczki. Uwaga, są wieżyczki postawione specjalne. Mamy także wyrzutnie, to nie są wyrzutnie rakie, to są wyrzutnie piłeczek, które są takie wielgachne, obsługiwane przez psy. Psy w kaskach albo psy w jakichś specjalnych okularach. Mamy wszystkie pomieszczenia, które tam są, poza budami, poza klatkami dla nich, to są pomieszczenia ludzkie. Mamy psa, który jest wielkim Bernardynem, który ma swój, swoje biurko. On z, yy, składa Różne malutkie elementy. Pamiętacie w Sociąg Redemption, że było tam rzeźbienie różnych pierdółek. Tak tutaj mamy, że on z kości buduje różne modele, dinozaura, statek, coś tam takie malutkie, białe kości, bo musimy to powtórzyć. Mamy normalne klamki do drzwi, mamy, uwaga, uwaga, w tym więzieniu mamy zbudowany, profesjonalny tor do ścigania się, tak jak mają rowery w środku, pełna hala, nagłośnienie, trybuny, specjalne loże, to jest ogromne miejsce, mamy dodatkowe jeszcze szatnie do tego przybudowa. mamy jeszcze zrobione podziemia, mamy zrobione specjalne różne wybiegi dla tych psów oraz mamy fabrykę, która też jest w tym więzieniu wszystko, która produkuje frisbee. Ona rozlewa plastik, psy, nie ma żadnego człowieka, wszystko obsługują psy. Ładują na, na plandeki, sprawdzają, kolory rozdzielają, wszystko robią psy. Jak? Co więcej, nawet są specjalnie produkowane, ja nie wiem kto, ale tam produkuje plakaty, ponieważ w całym więzieniu mamy plakaty z hasłami psimi, albo kalendarz z psimi jakimiś obrazkami. Kto to załatwia? Skąd to się bierze? To nie jest świat z utopii, gdyby to działało, tylko ktoś musiał to kupić, ktoś musiał to zamówić. A to na pewno nie zamówił ten jeden właściciel, ten jeden szef, który jest zły. To musieli zamówić jakoś, nie wiem, jakoś ten nasz pies Bernardyn. Jak? Skąd? To, to w ogóle nie ma sensu podział na te dwa światy. Wyobraźcie, sobie, pamiętajcie, mamy tutaj fabrykę, mamy nagłośnienie, mamy tory, mamy specjalne treningi, wybiegi, mamy oczywiście, uwaga, bo tutaj wraca ten film Leworęczny luk, mamy e, izolatki, które są na zewnątrz i są tak nagrzane, tak jak było w filmie z polem Newmanem. I tak... Ale, what the fuck? I zarządzają tym wszystkim psy. Głównie tych psów zarządzających, na może z 20 jest powiedzmy. Jest ten główny szef, drugi taki, chief ma taką tutaj napisane, Cif i może kilku innych przydupasów. Jeżeli oni tym wszystkim zarządzają, to po uj, im są ludzie. Albo inaczej, co zyskują te psy, które także były najprawdopodobniej porwane, co dowiadujemy się, wszystkie psy kiedyś były porwane, to dlaczego one to robią? Jaka jest jakakolwiek motywacja, skoro ludzie nie. Nie ma żadnego człowieka, nie ma kogoś, kto strzela, bije, nie wiem, morduje, dusi, nie wiem, przekupuje. No nie, no oni po prostu sobie są W swoim własnym społeczeństwie. To kurna nie trzyma się kupy. Teoretycznie mogliby zrobić tak: przyjeżdża ten ziomek ciężarówką, oni go zjadają i mają teraz sami już zarządzają wszystkim i mamy Bernardyna, który rządzi całą akcją i zarabia pieniądze i jest w ogóle milionerem. Wyłazić w szarze. Gdzie jesteśmy? Mówiłem jednak, że film kradnie z innych także więziennych, m.in. wykiwać strażnika. No i oczywiście, the long is hard. I oczywiście dostajemy tutaj pojedynek, uwaga, uwaga, nie pojedynek, ludzie kontra psy. Okazuje się, że mamy podziemną ligę, gdzie strażnicy wystawiają swojego czempiona w bieganiu i oni też będą mieli więźniowie też swojego strażnika. I tutaj będzie w dodatku jest zarabianie jakimiś kosteczkami małymi smakowikami, którym się przekupuje, że to jest ogromnie ważne. Co więcej, nawet mamy ten jeden element niezwykle istotny: karmy. Bo uwaga, uwaga, dostajemy oczywiście kantynę, którą też mamy zbudowane, z wielgachnym taką maszyną jakąś, która, która wrzuca jedzenie na tacę. I jednym z powodów e, zakładu jest oczywiście tam zarobienie hajsu i tak dalej. Nie wiadomo po co, bo to są psy, ale okazuje się, że te psy też decydują, czym się karmi inne psy. Skąd oni mają jedzenie? No znowu, bo mogą zadecydować o tym, czy to będzie normalne jedzenie, psia karma, kocia karma, czy będą steki, czy będą kości. Jak? Skoro oni to wszystko teoretycznie dostają od tego jednego kolesia, który zarabia 99 centów na jednym frisbee. Jak! Do jasnej cholery! I uwaga, tu mamy kolejną rzecz, którą każdy psiasz spojrzy na to i powie, co za idioci, ponieważ różna taka, wiecie, taka, taka breja, tutaj wylana na jedną tacę, swoją drogą mamy jeden podajnik, który raz wyrzuca nam coś, co wygląda normalnie jak jedzenie, a raz jak breja. Nieważne, ale dowiadujemy się, pies tak patrzy, co to jest? Ja tego nie chcę! Haha, to jest kocia karma. Każdy pies wam powie, kocia karma, niam, 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 niam. każdy pies uwielbia kocią karmę, nawet trzeba blokować dostęp, ponieważ pies ci zeżre wszystko. Jakim cudem to zostało tu wrzucone? Nasza fabuła się już rozkręciła. Mamy Oziego, który trafia do więzienia, który na początku niby się stawia, ale oczywiście jest taki inny. On czeka na swoich, na swoich wybawców. Mówi, że o za miesiąc do niego przyjadą i mija miesiąc i tam oczywiście nic się nie dzieje. On coraz bardziej się wkręca i jakimś sposobem, mimo tego, że jak widzicie, ten pies nie jest biegaczem, ale z tych wszystkich psów zostaje wybrany przez Vito, przez malutką cioławę, która zarządza wszystkim. Mówi, słuchaj, pobiegniesz dla mnie w tym wyścigu. I nagle musimy dostać chyba dobre 10 minut przekonywania. Pamiętacie to było właśnie w filmie z Polem Newmanem, gdzie e, musieliśmy go zmiękczyć. Czyli on tam miał zadanie, na przykład, zjedzenia jajek, on musiał wykopywać dół, by zaraz potem go zakopać, bo mu to mówił klawisz. I tutaj mamy no, dokładnie to samo, czyli mamy psiego klawisza, który mówi: No, wykop mi tutaj dziurę, że ja sobie zakopał wielką kość. Wykopał, wrzucił zakopał, mówi: A więc ja będę tą kość pogryzł. No to znowu wykopuje, i nagle dostajemy, wiesz, przychodzi po tą breję z kocią karmą, nie dostaje niczego, o, ponieważ zarówno mafia, jak i, jak i więzienie chcą go, żeby on pobiegł, ponieważ jedno i drugie chcą go przekupić, żeby on przegrał lub wygrał. Ale oczywiście to nie koniec, bo musimy tu dodać element skazanych na szałszank, więc musimy dodać element, będziemy próbować uciec, mamy ziomeczkę jednego pieska który niby ileś tam razy uciekał, mamy jeszcze w dodatku coś, co jest dla mnie znowu niezrozumiałe. Ten nasz piesek, Ozi, ani razu w niczym nie biegał. Po prostu przebiegł sobie kilka razy z Vito. ale w koło się decyduje, to nagle o, jest gwiazdą, nagle zostaje wielki stek. Nagle psy w więzieniu, które nie widziały, żeby on biegł, zaczynają być jego fanami, zaczynają. Zbieracie jego autografy. Uwaga, uwaga, jest scena, gdzie on podbija łapą karteczkę, a potem inny pies to, wiesz, tysiąc razy robi i sprzedaje po jednej kosteczce wiwatują, obserwują, jak on trenuje. I znowu mamy ten obserwowanie, jak trenuje, e, gdzie mamy, jak wykiwać klawisza, gdzie tam klawisze robią coś złego, mówią o, kuwał ojojoj, oj, oj. bo swoją drogą to samo mieliśmy w filmie oryginalnym z Bartem Reynoldsem i potem z Adamem Sandlerem, że też mieliśmy, że podstawicie się i musicie przegrać, albo musicie wygrać, bla, bla, bla. I od tego zależy, czy policjanci dadzą wam wycisk, czy będziecie mieli nawet więcej swobód. Chrystusie, naprawdę... To nie ma kompletnie sensu, bo jednym z powodów w ogóle zakładu jest to, że jeżeli przegra Vito i więźniowie, to będą musieli pracować po nocy, będą mieli trzy zmiany. Ja mówię znowu, psy, psy zwykłe kurna w więzieniu i będą produkować więcej frisbee. Uwaga, uwaga, to nie jest ustalane z tym kolesiem. Ten koles przyjeżdża za każdym razem po taką samą, jedną malutką ciężaróweczką, po taką samą porcję frisbee, to po jaką cholerę to jest? Znowu, gdyby to był sam świat psów, gdyby to były tylko zwierzęta, to może to by miało sens. Ale gdy produkujemy więcej, a potem dajemy tyle samo, no to co się dzieje z tą resztą? To on ma kurna czarny rynek, ma innych ludzi, którzy mówią: Ej, 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 cześć pies! Wiem, że cię nie rozumiem, ale wiesz, no bo swoją drogą, to jest bardzo ważne. Psy tu są kompletnie nierozumiane przez ludzi i ludzie nie rozumieją psów. What a twist! Jak zapewne się domyślacie, to za mało wciąż odniesień do skazanych na szoszę, i tak dalej. Więc musi dojść do tej akcji, gdzie ma być ucieczka. Ucieczka, oczywiście, to mamy kopanie tuneli, prawda? Kopanie tuneli za plakatem z psem. Oczywiście, że tak, bo ha, ha, ha. No i oczywiście kopanie tuneli z maskami, ze wszystkim. Nie ma, co prawda, tylko sceny z pozbywaniem się piasku, tylko tego brakuje. Ale zostają złapani w tej próbie ucieczki, bo super, wszystko zorganizowani. Wow! I ja myślę sobie, czemu? Po pierwsze, gdyby uciekli. To się uciekli około godzina 9 minut jest. Uciekają. Wszystko poważnej dyskusji i tak dalej. Wszystko super mądre zrobione. Myślę sobie, okej, okay, to fajnie, bo teraz będzie, że nasz. OZI wraca do ludzi, robią ekipę, robią najazd na to więzienie. To ma sens, bo tych ludzi nie ma w ogóle i to mm, troszeczkę się gryzie. Otóż nie, oni zostają złapani przez chiefa tego złego policjanta, ponieważ ktoś tam ich wsypał. Uuu. I nagle nasz OZI trafia do, do pokoju naszego super złego gubernatora, czy jakkolwiek się nazywa, tego Bernardyna. Zaczynają skutować i nagle OZI zaczyna szantażować, że mu zrzuci z półki jego figureczki. No, no, i co z tego, że zrzuci? No kurwa, to wtedy. Tutaj nawet mamy pokazane, że niektóre psy są głodzone na śmierć. No, to co za różnica, kolejnego tak zagłodzić? Ale nie, to jakoś działa. On rzuca jedną zabawkę za pokój, więc psy wyskakują tam, zamyka drzwi i mamy scenę ze skazanych na szałszem, gdzie przejmuje mikrofon Andy do free i puszcza muzykę. Tylko tutaj nasz, e, nasz Ozzy mówi: a kurczę, przepraszam, że was opuściłem! Ja mówię, Dobra, ale może powiedz im, zbuntujcie się. Nie wiem, no kurwa. Nie, przepraszam, że was opuściłem, coś tam, coś tam, kurna. No i nagle wbijają się i zaczyna się powolutku robić jedna wielka rewolucja. Bez żadnego uzasadnienia. Drzwi są otwarte na przykład, wielka brama jest otwarta. Wszystkie psy tak patrzą na jego patrzą króże na ciężarówkę, która czeka, która chce odjechać z zapakowanymi frisbee. I żaden pies nie myśli, Ej, to może ja pobiegnę? Hm? I uwaga, uwaga. I tutaj dostajemy scenę, która, gdyby to był lepszy film, miałaby sens. Gdyby to były wszystkie, psy idą do nieba na przykład. A zresztą nie tylko tam. Ponieważ nie powiedziałem wam o tym, że na początku, gdy przyjmujemy cię do więzienia, zabiera ci się obroże i tracisz imię. I dostajesz numer. I wiecie, to może by zadziałało, gdybyśmy przez cały film używali numerów. Albo pseudonimów innych. Tyle, że zabrali mi obroże. Jestem, wiesz, już nie jestem Ozzy. Wszyscy do niego mówią OZI. Zarówno policjanci, jak i złodzieje, wszyscy, tylko jeden pies do niego mówi, a numer 04 coś tam. Wszystkie inne psy mają imiona, używają tych imion, wszystkie psy policyjne także mają imiona, więc nagle dostajemy scenę, gdzie on bierze taką wielką paczkę z tymi obrażami, wysypuje je, pamiętajcie kim jesteście i nagle psy, nazywam się Andrzej, przecież zawsze mówili do ciebie Andrzej i Mimo tego, ta scena naprawdę, moim zdaniem, w dobrym filmie zadziałałaby świetnie. Spadające obroże i psy, które kurcze, coś tam. Albo gdyby ogłosił informację wtedy, ponieważ uwaga, uwaga, on odkrywa dokumenty jakieś, że widzi, że widzi że tutaj one były, wszystkie psy były kiedyś adoptowane, bo dopiero wtedy domyślił się tego, że to są wszystkie psy adoptowane, ukradzione, to on by powiedział: słuchajcie, wasi właściciele na was czekają. Mimo tego, że on o tym nie wie, i w ogóle ten temat tego, że te wszystkie psy czekają na swoich właścicieli, nie jest w ogóle poruszany przez cały film. uwaga Film opiera się na tym, że facet kradnie psy i ani przez moment, przez godzinę nie mamy. Wszystkie psy są ukradzione, wszystkie powinny wrócić do domów. Ale wiecie co, no dobra, oczywiście dostajemy jedną scenę, dlaczego ten nasz y, zły człowiek kontroluje. Bo ma gwizdek. Gwizdek psi i nagle za wszystkie psy. Tyle, że ten gwizdek przestaje No po pierwsze, on musiałby gwizdać cały czas, żeby wszystkie psy go się bały. Cały, 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 cały czas. A on po prostu przestaje gwizdać. I psy znowu przecież go mogą mam niam, niam zjeść. Co za problem. I w ogóle tak to jest rozwiązane. On przyjrzy gwizdze, jego patałach mówi, dobrze robisz, gwizdek mu gdzieś wypada i wszystkie psy, nawet, nawet, nawet się na niego nie rzucają, tylko nagle biorą go na ręce, uwaga, psy, i go przenoszą, gdzie się znika, ja go potem już nie widziałem, po prawie do napisów końcowych. I psy wciąż mają otwarte drzwi, i wciąż nie wiedzą, czy uciekać, czy nie uciekać, uciekać, czy nie uciekać. Tak, Jezus Maria, zaczyna się zrobi, robić rewolucja, gdzie wszystkie psy więźniowie są przeciwko, wszystkie psy policjanci. Ja się pytam, po co? Skoro już mamy złapanego tego złego, to komu służą ci policjanci? W ogóle to nie ma żadnego sensu. Ale wreszcie udaje się, drzwi są otwarte, i wybiegają, uwaga, uwaga, cztery psy. Nie wymiegają policyjne psy ani złodziejskie. W ogóle cała reszta zostaje olana. Nie wiemy, co się stało. Największy problem jest tutaj taki: jeden człowiek zniewolił, powiedzmy, dwie setki psów, interesują nas cztery. Po chuj! Ale to wciąż nie jest najbardziej obraźliwe, ponieważ, uwaga, uwaga, te cztery pieski znajdują jakimś cudem. Jeden znajduje swojego właściciela, okazuje się, że jest rozwieszona informacja, że jest pies poszukiwany i właściciel go szuka. Ale pamiętajcie, to znaczy, że ten pies był u tego pana. Swoją drogą, on ma takie uzasadnienie, że podpisując tutaj drobnym druczkiem było, że pozbywasz się odpowiedzialności, bla, bla, bla. Więc jak pies umarł, bo taka jest wymówka, że to nie jest tak, że ukradłem ci psa, tylko pies umarł. Wyobraźcie sobie, mam reklamy w telewizji. Powiedzmy, ze 100 psów moich, które zostało adoptowanych, umarło. I wciąż wszyscy do niego przychodzą, itd. i tak dalej. Wciąż to się opłaca utrzymywać, opłaca się płacić reklamy, mimo tego, że na pewno pocztą pantoflową, SMS-ami, mailami i tak dalej ludzie wiedzą, że dasz psa tutaj, to za każdym razem umrze. No jak, jakim cudem, szczególnie, że tam nic nie, nie mam w ogóle, więc nie można tam psa zostawić. Ale dobra, 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 poddaję się już, bo już koniec jest prawie, już prawie jesteśmy na końcu. Ozji wraca do rodziny, uwaga, uwaga, nie było go 2-3 miesiące jakoś tak. Mniej więcej tak to wygląda, bo oni wrócili z tej swojej Japonii, wszystko pięknie. Jeszcze są dni pokazane, które mijały. Super, wraca. Rodzina jest ubrana w tych samych ciuchach, w których była na początku, bo animacja jest droga, żeby zrobić nowe ciuchy. Wyglądają identycznie, wszystko wygląda identycznie, nic się nie zmieniło. On wpada do nich do domu, jak gdyby nigdy nic i w sensie nie ma nawet na zasadzie, aha, to jest ten zły, musimy pojechać mu w wpierdzielić. Nie, haha, cieszymy się, a popat, przyprowadziłeś kolegę, haha, cieszymy się, jesteśmy we dwójkę. I tyle. I tutaj nagle jest koniec filmu. Dostajemy tylko nagle taki dźwięk z wiadomości złapano oszusta, coś tam, coś tam. Jak go złapano? Przecież on był z tymi psami wszystkimi, został wyniesiony gdzieś tam. O co w ogóle chodzi? Nie jest tutaj kompletnie to rozwiązane. I ja czuję się zbrukany, że sam pomysł, że połączenie tych więziennych filmów, przerobienia je na świat. Psów i zrobić z tego taką trochę parodię, trochę omaz no, pobawić się tym, co będzie, nie wiem, no właśnie taryfą, dlaczego jest to więzienie, kto na tym zarabia. Niech to będzie nawet kurna, niech więzieniem zarządzają koty, a psy są więzione. Mamy taką konflikt i tak dalej, tak naprawdę psy współpracują z kotami, coś tam. To jest genialny pomysł, ale tutaj na każdym kroku jest po prostu jeden wielki fuck you, bo to jest, że nu ją. Ja tu jestem Bogiem. Wszystko słyszę, wszystko widzę, wszystko czuję i wiem, że coś kombinujesz. Łapiesz co czekam? Aaaa! W tym momencie z reguły jest a, żarty suchary z animacji. Tyle, że uwaga, to jest też ważna informacja. Na koniec. To nie jest komedia, to jest poważna animacja akcji, powiedzmy, dramatyczna. Tam żartów w całej tej animacji, które ja naliczyłem, które zapisałem sobie, to może dwa są, może trzy. Nie wiem. I w tym jeden jedyny, który powinien być haha, -ha śmieszny, to jest taki, że oczywiście zarządza tymi złymi psami Vito, czyli Mała ciłała, który ma swoją w ogóle Jezus Marię, który ma swoją małą siłownię, gdzie psy trenują na workach, gdzie mamy ring, gdzie jest boks. Wiecie, o, znowu, bo mamy porównanie do left hand luka i oczywiście do wykiwać klawisza, ale tam dostajemy ten żart, że jest zawołany Ozzy, więc Ozzy przychodzi. Nagle pochodzi do niego pies taki. Ozzy taki, o kuwa, o co chodzi? I ten pies robi tak. A ja już w tym momencie mówię: haha, on sprawdza, czy on nie ma broni. I oczywiście oni idą w tę stronę, to są psy, wszędzie są psy, nikt nic z niego nie przenosi, ale to mówi: Dobra, wylizałem go, czysty jest. Ja pierdolę. Um, where's the joke? Planowałem nagrać ten cały odcinek jako wielką narrację Morgana Freemana, bo to tak jest zrobione, on tam wychodzą na wszystko jest zrobione tak jak właśnie było ten początek, gdzie nie wiadomo czemu psy do innych psów mówią, ha ha, ha! dosłownie prawie jakby miały ha, ha! wyrucham cię, tylko tutaj mówiła a popłaczę się, pamiętacie swoją drogą jak było wskazanych na shosszang, tu mamy to samo. ha, ha popłaczę się w pierwszej nocy, zakładę się popłaczę. Ha, 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 ha! Więc... Chciałem tak zrobić, ale nie, 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 to nie zasługuje na to, ponieważ to by wymagało ode mnie więcej myślenia i robienia voiceoverów i tak dalej, niż ten film poświęcił, żeby naprawdę dać nam cokolwiek ciekawego. Jeżeli się nie domyśliliście, to już Wam mówię, że to jest animacja, którą Wy mi zaproponowaliście w komentarzach, bo ja czytam Wasze komentarze, zatem bardzo Was proszę, jeżeli znacie inne, które wyszły, szczególnie wyszły po polsku, bo ja zawsze sprawdzam, czy jest dubbing, żeby móc Wam te ewentualne suchary powiedzieć, piszcie w komentarzach, subskrybujcie, wy. Słuchajcie wiadomości, możecie zajrzeć na Instagram i tak dalej. To wszystko pozwala nam rosnąć, pozwala nam fajniejsze materiały przygotowywać. Ja Wam bardzo dziękuję zarówno za te komentarze, jak i dotrwanie do końca. I my widzimy się następnym razem na brodach z kosmosu. Na razie.